Słowo za słowo. Kampania społeczna Tarnowskie Oblicza Mody. Bardzo słodko w programie. Dyskutujemy sobie o ciastach, ciachach, pysznościach, cukrowych, bezcukrowych. No ale do rzeczy. Już się dyscyplinuję, proszę Państwa. 14 minut po 9. Ze mną w studiu Anna Darasz, lutowa odsłona kampanii Tarnowskie Oblicza Mody, czyli właśnie niezłe ciacho, i od niedawna Anabel. Dzień dobry, Aniu, witaj. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, czy ta twoja stylizacja na billboardzie Gemini Park Tarnów w ramach kampanii Tarnowskie Oblicza Mody nawiązywała do tej twojej pracy i pasji? No właśnie, tak. Ja raczej właśnie wtedy nie. U mnie wszystko się bardzo dynamicznie dlatego zadziewa. Pytam. Tak, ja wtedy jakby byłam bardzo mocno zachwycona twórczością w kamieniu i rzeźbie, tudzież jakieś tam rękodzieło mnie wtedy pasjonowało. Bo wiem, że projektujesz także biżuterię. I tak, to było z tym związane. Tak, właśnie, tak, absolutnie. Ale widać, że to chyba nie jednak moja droga. I zmieniło się to bardzo dynamicznie. W ciągu 60 praktycznie dni stwierdziłam, że ja sobie otworzę cukiernię, taką jako stacjonarny punkt, bo takiego jeszcze nie miałam. Czyli ta cukiernia, która nazywa się Anabel. Tak, Anabel. Wiem, że tam również można jeszcze weekendowo póki co kupić torty i różnego rodzaju wyroby bezcukrowe. Tak, to jest tak. Możliwe? Tak, jak to tak, się robi? Tak, da się właśnie. Ja jestem zachwycona w ogóle tym produktem i to jest jakby cała idea tego, żeby coraz więcej osób o tym wiedziało, bo ja wiem o tym, że bardzo dużo ludzi naprawdę, nawet nieświadomych, są nieświadomi, że mają insulinooporność, tudzież jakiś spektrum z zakresu cukrzycy. A tutaj wychodzimy jakby naprzeciw z pomysłem, że można wciąż, jeśli ktoś oczywiście jest fanem słodkiego, zjadać słodycze, ale takie powiedziałabym bez wyrzutów sumienia. No dobrze, ale smakują tak samo? Tak. Naprawdę? Tak, naprawdę. Nie mają w ogóle też glutenu, bo często gęsto osoby, które mają takie problemy, faktycznie gdzieś ta mąka nie do końca im sprzyja i mają te wyrzuty insuliny. Natomiast tutaj generalnie bardzo pomogła mi też moja faza wchodzenia w taką dietę ketogenną i tutaj bardzo dużo informacji, które ja dzisiaj właśnie przekuwam w te desery. No da się. Także w tym swoim dossier masz między innymi bardzo poważny punkt na tej drodze zawodowej, bo czytam sobie o kursie zawodowym skończonym w Wielkiej Brytanii. No i między innymi była produkcja albo współprodukcja ciast dla królowej Elżbiety II. Czytam sobie o udziale w poważnym programie ogólnopolskim Master Chief Junior. Co to za przygody? Tam faktycznie akurat zostałam poproszona o to, żeby wyrzeźbić dzieciaczki, które, no to jest akurat moja wielka pasja, rzeźba. Tylko, że rzeźba akurat w czekoladzie, więc trochę bardzo ulotna jest ta sztuka, ekstremalnie ulotna. No i zostałam faktycznie poproszona przez producenta programu właśnie MasterChef Junior, żeby wyrzeźbić te dzieci. Wyrzeźbiłam pierwszego uczestnika. Pani producent stwierdziła, że to jest bardzo okej dla niej. Jak cię znaleźli? Ja w ogóle nie mam pojęcia, ale to jest, podejrzewam, internet. Ludzie po prostu, to jest jednak wielka. Wszystko można znaleźć w internecie, wszystkie informacje. Poza tym ja przez bardzo też długi czas prowadziłam swojego bloga, dużo ludziom pokazywałam. Pierwsze moje w ogóle kroki w zakresie stylu angielskiego to było dużo pisania, dużo dzielenia się informacjami, więc dosyć dużo mnie było w tym internecie. Potem też byłam ambasadorką firmy takiej włoskiej przez rok, potem przez kolejne 2 lata kolejnej firmy, więc jakby bardzo dużo mnie było wszędzie. Aniu, z tego powodu znalazłaś się na billboardach w kampanii Gemini Park Tarnów? Kinga Witek też cię tak znalazła? My dużo współpracowaliśmy. Pamiętam taką sytuację, kiedy w ogóle zaczynałam i robiliśmy pierniczki takie, tam akurat była taka charytatywna jakaś akcja i ja do dzisiaj pamiętam te pierniczki, ich było kilka tysięcy, ja płakałam. I trzeba je było wyprodukować? Tak, one były w kształcie, tysięcy? Tam ich było strasznie dużo, my dzisiaj się z tego śmiejemy, ale to właśnie był dla nas taki duże wyzwanie, ja się porwałam nie mając jeszcze wtedy doświadczenia, dzisiaj się z tego śmieję i fajna komedia dzisiaj jest. Jak zobaczyłaś
się na plakatach w tej lutowej odsłonie kampanii, to jakie były twoje odczucia, emocje? I znajomych, bliskich też? Tak, w ogóle bardzo dużo osób nie poznało mnie na tym plakacie, bo faktycznie ja podejrzewam, że w ogóle dużo osób w ogóle nie zna tej strony, tej Anki, tej takiej wyciszonej, gdzieś tam zamyślonej, gdzieś, która gdzieś sobie tam odpływa na inną orbitę. Zazwyczaj ludzie odbierają mnie jako taką petardę po prostu, a tutaj zamyślona. Pewną siebie, tak, kobietę, tak, bizneswoman. No, tak, ale ludzie też ewoluują. Ja bardzo dużo się też, prawda, w ostatnich latach nauczyłam pokory, więc to jest, tak, to jest, tak można powiedzieć, że to jest taka trochę nowa twarz moja, ale oczywiście, że ja dalej mam to swoje takie ADHD, ale taki był etap wtedy, po prostu. Czytam również, że interesujesz się behawiorystyką kocich zachowań tak. I uwaga, to jest bardzo trudne słowo, felinoterapią. Tak, co to tak, jest, tak, Aniu? Tak, to jest w ogóle, to jest niesamowite, dlatego, że muszę tutaj wspomnieć o tym, że moje dziecko zostało zdiagnozowane z zespołem Aspergera. Ja w ogóle nigdy nie cierpiałam, ja nie lubiłam kotów w ogóle, dla mnie koty, o nie, nie, koty nie. Bo to specyficzne zwierzęta. Tak, one w ogóle, no kot, trzeba mieć charakter, żeby mieć kota. No i właśnie. I podobno to kot wybiera sobie właściciela, tak, tak, a nie odwrotnie, właśnie. Paradoksalnie. Tak jest. Ale wracając do felinoterapii. I właśnie te koty pojawiły się w naszym życiu ze względu na Szymona, mojego syna. Nasza terapeutka, do której jeździliśmy, po prostu zasugerowała, że to jest dobry pomysł. A ja myślałam, o nie, tylko nie kot, bo to jest niedobry pomysł. Jeszcze w domu był pies. Ale oczywiście, jak to ja, w ciągu niecałych 12 godzin już był kot. I tak się zaczęła nasza historia z kotami. Potem zapoznaliśmy się z dziewczyną, która prowadzi felinoterapię i ma właśnie koty, które służą do terapii z dziećmi, z ludźmi chorymi na autyzm, na Aspergera, na szereg różnych takich zaburzeń, tudzież depresję. I faktycznie te koty, akurat to są, my mamy koty w domu, 3 koty mamy, aż Devon Rexy. I są to faktycznie, ja się śmieję czasem, że są koty z piekła rodem, ale to są koty, które faktycznie są tak przystosowywane do życia z drugim człowiekiem, bardzo mocno są socjalizowane. No, że faktycznie pomagają. Ja sobie już teraz nie wyobrażam, żeby mój syn nie miał tych kotów. To ja cię, Aniu, zapytam wprost. Czy wychowywanie jedynaka z zespołem Aspergera to jest wyzwanie życiowe? Jest, jest, jest. Na pewno jest. Chociaż podejrzewam, że ja nie mam porównania, bo ja mam tylko takiego syna, więc ja nie mam odniesienia, jak to jest mieć inne dziecko. No ja mam takiego syna, on jest świetnym facetem, młodym człowiekiem. Ja już uważam, że teraz to już bardzo, on jest tak naprawdę muśnięty tym, także... Ale ty mówisz o tym otwarcie, nie tak, masz z tym problemu. Tak, ja nie mam, w ogóle on też o tym wie, jakby my z tego nie robimy żadnej jakiejś takiej tajemnicy. To jest dla nas normalne, każdy, zresztą ja uważam, że większość z nas ma coś niezdiagnozowanego tak naprawdę. Mój syn jest bardzo wysoko funkcjonującym dzieckiem, bardzo, więc na pierwszy rzut oka w ogóle jest nie do poznania. Miewa czasami takie... Czym się charakteryzuje zespół Aspergera? No, on przede wszystkim pierwsze lata jego, teraz już wydaje mi się, że to zanika i on gdzieś tam się miesza z tymi dziećmi, już tego nie widać na tle rówieśników. Natomiast faktycznie, kiedy był w przedszkolu, to już pierwsze symptomy były, że dziecko odstaje od grupy, on nie za bardzo socjalizuje się z tą grupą, nie do końca czuje klimat, prawda? Czyli problemy w relacjach. Bardzo, bardzo. On zawsze wybierał dorosłych, on mówił językiem dorosłych, on mając 16 miesięcy płynnie mówił, za szybko się uczył też, to było coś takiego, co nas zawsze zastanawiało. Później już połączyliśmy fakty. Bo to też podobno tacy mali geniusze są. No tak, tak, ale niestety emocjonalnie to dzieciaki muszą dużo nadrobić, ta choroba jest nieuleczalna, więc jakby można przystosowywać dziecko, uczyć go na pamięć pewnych schematów zachowań. Fajnie, jakby się o tym mówiło, bo dzieci z Aspergerem nie są aż tak jaskrawe jak dzieci z autyzmem, a jest to jednak to samo spektrum. I często gęsto te dzieci są nazywane dziećmi niegrzecznymi, źle wychowanymi, bo na przykład nie patrzą na nas, kiedy rozmawiamy. Te dzieci po prostu nie łapią kontaktu. Ale potrzebują pomocy, fachowej pomocy. Uważam, że bardzo jest im potrzebna pomoc. No nam na szczęście było dane, nad nami cały czas czuwają anioły naprawdę i po prostu... To dziecko moje dostało bardzo dobrą opiekę. Jeździliśmy do Krakowa, do bardzo dobrej pani specjalistki.
specjalistki, która no, pomagała nam w tym, żeby Szymon faktycznie odnalazł się. Ja dzisiaj uważam, że naprawdę na tle jego rówieśników Szymon jest nie do odróżnienia w ogóle. Czy w Tarnowie można znaleźć fachową pomoc? Czy jest tym pewien kłopot? Akurat, ja nie ukrywam, że my tak przeskoczyliśmy trochę, tak nie do końca podejmowałam aż takie wielkie próby, żeby tu w Tarnowie szukać. Mieliśmy jakiś epizod, natomiast no, nie ukrywam, że to nie odniosło jakiegoś sukcesu, stąd zaczęliśmy grzebać gdzieś głębiej. Ale no teraz już jest Szymon już bez, można powiedzieć, bez terapii. A zmieniając temat na koniec, zapytam cię, co dobrego teraz w Anabel? Tak, teraz nawet to, dzisiaj? Teraz dzisiaj to są pyszniaste monoporcje, na które zapraszam. Monoporcje, tak. Monoporcje to jest znowu kolejna rzecz, o której właśnie... jakby cała idea Anabel to jest też trochę edukowanie ludzi. Ja wiem, że dużo się zarzuca mnie, dlaczego ja mówię po francusku, na przykład, dlaczego ja nazywam ciasto pâte sablé, albo jest chantilly, albo cremo. No to cremo. Dlaczego, Aniu? No właśnie, dlaczego? Dlatego, żeby ludzie się uczyli, żeby coraz bardziej poszerzać horyzonty, żeby wyjść z czymś nowym. Ja w ogóle kocham te nowości, lubię przecierać te szlaki. Tak więc faktycznie jest to trochę edukacyjna ścieżka. Nasze dziewczynki, które są w Anabel, uśmiechnięte, różowe, pudrowo-różowe, są wyedukowane, więc zawsze klientowi można wytłumaczyć, co to jest, a potem gdzieś będzie na świecie, już będzie wiedział, z czym się zderza. Przypominam jeszcze Państwu na koniec, że trwa konkurs na ulubioną stylizację w poszczególnych odsłonach kampanii Tarnowskie Oblicza Mody. Do wygrania co 2 tygodnie karty podarunkowe do Gemini Park Tarnów. Aby wziąć udział w tym konkursie, nic specjalnego robić nie trzeba. Wystarczy lajkiem, komentarzem zareagować na poszczególne kreacje zamieszczone na radiowym Facebooku na rdn.pl, a nasze radiowe jury wybiera zwycięzcę. Konkurs co 2 tygodnie, jak mówiłam, zaś w każdą środę o 9:10 niezmiennie prezentacje ambasadorów. No właśnie, Anna Darasz, lutowa odsłona kampanii Tarnowskie Oblicza Mody, czyli Niezłe Ciacho, od niedawna Anabel na Placu Kazimierza. Długo pewnie mogłybyśmy sobie rozmawiać o różnych wątkach i tematach, ale jak patrzę na zegarek, to już wiem, że muszę kończyć i koniec. 9:26. Anna Darasz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.